Jaya Charyadeva, Jaya Śrīla Prabhupāda. Jest to 14. płyta, 68. ścieżka. Next is a class on the Srimad Bhagavatam. Jest to wykład ze Srimad Bhagavatam, kanto pierwszy, rozdział 7, tekst 49 i 50, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 7 października 1976 roku we Vrindavan w Indiach. Pradyumna, tłumaczenie. Najmłodszy z braci króla Nakula i Sahadeva i również Satyaki i Arjuna, osoba Boga, Pan Śrī Krishna, syn Devaki i kobiety i inni, również wszyscy tacy niezawiśni zgodzili się z królem. Bhagavan, ludzie mogą pytać, jakim rodzajem Bhagavana on jest. Przyjął narodziny jako Devati Suta. Jakakolwiek zwykła osoba rodzi się jako syn takiego i takiego dżentelmena, czy takiej i takiej matki. Więc jakim rodzajem Bhagavana on jest? Dlatego musimy zrozumieć, jak Krishna jest Bhagavanem. On pojawił się jako syn Devaki czy Vasudevy. My musimy to znać. I jeśli możesz to wiedzieć, wtedy natychmiast możesz zostać wyzwolony. Naszym zajęciem jest wyzwolenie. To jest nasze główne zajęcie. Jaki jest cel otrzymania tej możliwości ludzkiego życia? To musimy zrozumieć. Nie powinniśmy tracić naszego wartościowego życia jak koty i psy. To jest nasze główne zajęcie. Zrozumieć Boga. To jest życie. Brahman. Param Brahma. Brahma. Czy Brahmana, moce Brahmana, te rzeczy są, powinniśmy zrozumieć, to jest naszym zajęciem. Więc jeśli zrozumiemy, dlaczego Bhagavan pojawia się jako syn Devaki, wtedy zostaniesz wyzwolony. To jest. Bhagavan mówi, musisz uczyć się tego, tatwa tak, w prawdzie. Nie tak fałszywie, powierzchownie. Wtedy zrozumiesz, jak najwyższa osoba Boga, Bhagavan, pojawia się jako syn Devaki czy syn Vasudevy. Chociaż on jest Aja. Aja znaczy, który nigdy nie rodzi się. A mimo to on rodzi się. Sprzeczność. To jest niepojęte. Dopóki Bóg nie posiada niepojętej energii, on nie jest Bogiem. To było omawiane przez Jiva Goswamiego. Jeśli nie przyjmiesz niepojętej energii Boga, wtedy tam nie ma Boga.
To jest niepojęte. To jest Bóg. Jak to się dzieje? Jak jest to możliwe? Jeśli właściwie zrozumiesz, wtedy staniesz się wyzwolony tylko przez zrozumienie tego. Że Bhagavan, dlaczego on nie pojawia się jako syn? Dlaczego masz go ograniczać? Bóg nie jest pod wpływem twoich ograniczeń. To jest Bóg. Jeśli on stanie się pod wpływem twoich reguł i zasad, wtedy on nie jest Bogiem. To jest niepojęte. Jak Ajopi, chociaż nienarodzony, jak on się rodzi? On jest najwyższym kontrolerem, ale on lubi być kontrolowany przez Matkę Jasiodę. On kontroluje każdego. Ale dlaczego przyjmuje jedną kobietę, niewinną kobietę, nie bardzo wykształconą, nie wedantystkę, kobietę z wioski, zainteresowaną ubijaniem jogurtu i masła, nie wedantystką, i staje się jak bardzo kochający syn tej wiejskiej kobiety. Matko, chcę ssać twoją pierś. To są rozrywki Boga. On dostarcza potrzeby życia wszystkim żywym istotom. Ale on prosi Matkę Jasiodę, łaskawie, pozwól mi ssać twoją pierś. A kiedy matka odmawia, on się złości. On rozbija naczynia z masłem i tak dalej, i tak dalej. Znacie to. Jest to nazywane transcendentalnymi rozrywkami. A w tym samym czasie, kiedy jest potrzeba, on natychmiast podnosi wzgórze Govardhana. Natychmiast. Chociaż jest zależny od Matki Jasiody, Nandy Maharaji. Nanda Maharaja widzi, o, ten mały chłopiec podniósł wzgórze Govardhana. O, jak to jest możliwe? Pozwól mi pomóc. On próbował pomóc jemu, trzymając kijem wzgórze Govardhana, żeby nie upadło. Widzicie? On już podniósł. A mimo to, ponieważ ojciec ma uczucie, on myślał, ten chłopiec podniósł wzgórze Govardhana, żeby nie upadło. Pomogę jemu. To tak się dzieje. Jest to nazywane rozrywkami transcendentalnymi. A niewielbiciele nie mogą zrozumieć, jak to jest możliwe. Oni mówią, jak to jest nazywane? Mitologia. To jest mitologia. To nie jest mitologia, jest to faktem. Vyasadeva, taka uczona osoba, Vidwan, Lukasya Janatu Vidyan Chakri Sattva Sanghita. On jest Vidwan. On napisał tam Sattva Sanghita z jakąś mitologią, jakąś fikcją, jakimś wyobrażeniem. To jest draństwo uważać w ten sposób. To nie jest mitologia, to jest fakt. To jest Bhagavan. On stracił swój czas, aby opisać jakąś mitologię, ale oni nie mają zwykłego rozumowania.
Nie tylko to. Vyasadeva napisał później wszyscy wielcy komentatorzy, jak Sridhar Swami, Vijayadvaja, Viraraghavacharya, Vishnadvata, Chakravarti Thakur, Sanatan Goswami, wielu. Oni nigdy nie powiedzieli, że to jest mitologia. Nigdy nie powiedzieli. Nigdy nie powiedzieli, ty nie znajdziesz w jakimkolwiek komentarzu tych wielkich poprzedników, acariów, Viraraghavacharya. On jest bardzo uczonym, należącym do Ramanujacharya Sampradaya. Oni nigdy nie powiedzieli, że to jest mitologia. Skąd ty otrzymałeś tą ideę o mitologii? To jest możliwe. Bóg jest wszechpotężny. On może zrobić cokolwiek. On może pojawić się. Dlaczego masz ograniczać Jego, że nie ma zostawać synem Devaki? Dlaczego masz Go ograniczać? Czy On jest pod Twoją kontrolą? Czy Ty jesteś pod Jego kontrolą? On może zostać Devaki Suta. On może zostać małym dzieckiem, żeby być karconym przez Matkę Yashodę. On lubi to. Każdy ofiarowuje Jemu pełny szacunek, respekt. A nikt nie śmie ograniczyć Jego i skarcić. Nikt nie idzie do Boga, że ty nie możesz tego robić, jesteś głupcem, ty jesteś draniem. Nikt nie mówi. Ale mimo to On chce słyszeć wszystko to. To jest rozrywka. Ten wielki bogacz. On je tak wiele wspaniałych rzeczy. Ale czasami mówi, daj mi jakiś taki tani ryż. Taki tani ryż nie jest jego pożywieniem. Ale on czasami lubi. Podobnie każdy modli się do Boga z takim tym szacunkiem i bojaźnią, posłusznością. Ale on chce być karcony czasami. To karcenie, skąd to karcenie powstało, przyszło? To przyszło od jego wielbiciela. Nie takie od zwykłej osoby. Jeśli zwykła osoba karci, imitując Yashodamai, on będzie popełniał obrazy, on będzie karany. Ale gdzie on zgodzi się, żeby był karcony? Matko, ty karć mnie. To jest bhakti. To jest służba oddania. Ale nie ma niczego niezwykłego, kiedy jest powiedziane tutaj Bhagavan Devaki Suta. On może zostać Devaki Suta. Jest to jego łaską. My musimy to zrozumieć, jak Bhagavan. Bhagavan znaczy Sad Ashwarya Purna. Wszechpotężny. On może pojawić się gdziekolwiek, bez żadnych ograniczeń. Ale nadal on pojawia się jako Devaki Suta. My musimy zrozumieć poprzez pisma i to tatvatak zrozumienie jest możliwe jedynie poprzez bhakti, nie przez jakieś inne środki, nie przez gyanę czy jogę, to nie jest możliwe. To jest tylko poprzez gyani, jogini, karmi. Oni są trzeciej klasy, oni nie mogą. Jogini, gyani, jogini. Oni posiadają duchowy postęp, ale mimo to, dopóki nie dojdą do platformy bhakti, to nie jest możliwe zrozumieć. Jeśli chcemy zrozumieć Krishnę, Bhagavana,
Wprawdzie, wtedy musimy przyjąć ścieżkę bhakti. Żadne inne środki nie pomogą nam. Dziękuję Wam bardzo. Jaya Śrila Prabhupada, Jaya Charyadeva.